kielecko Strowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wychodzi z kolejną propozycją pomocy. Tym razem swoją ofertę kieruje do organizacji pozarządowych. Jako ośrodek chcielibyśmy wesprzeć organizacje pozarządowe. Wsparcie polega na tak naprawdę opiece księgowej, prowadzeniu księgowości dla organizacji, czy to dla stowarzyszenia, czy to dla fundacji i taką opieką możemy objąć organizację przez 18 miesięcy. Jedynym warunkiem, jaki organizacje pozarządowe muszą spełnić, aby się o taką możliwość wsparcia jest wyrażenie woli organizacji do ekonomizacji. Oznacza to po prostu: albo wprowadzenie tak zwanej działalności odpłatnej pożytku publicznego? Albo działalności gospodarczej, no która jest taką najwyższą formą ekonomizacji, ale no to już jest oczywiście taka bardziej zaawansowana forma. No i myślę, że na początek nawet dobrze by było wprowadzenie tej działalności odpłatnej statutowej, która jest dosyć prosta. Wystarczy tylko wyodrębnić księgowo i podjąć stosowną uchwałę albo stosowny zapis w statucie organizacji o tym, że taka działalność może być prowadzona i to wszystko. Ale to nie wszystkie korzyści, jakie płyną dla podmiotów zainteresowanych bezpłatnymi usługami księgowymi. W ramach Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. To nie jest takie klasyczne wyręczanie organizacji, tylko po prostu przejęcie tych obowiązków księgowych, czyli i sporządzenie bilansu, bieżącego prowadzenia, też oczywiście obsługa kadrowo płacowa, jeżeli organizacja zatrudnia pracowników. Ale fajne jest to, że jest taki moduł, jak gdyby przystosowania organizacji, przyuczenia osoby z organizacji do tego, żeby potem samodzielnie taką księgowość prowadzić. I biuro, które zostało wyłonione, rachunkowe, które świadczy te usługi dla nas jako dla ośrodka, ma taką możliwość, a wręcz obowiązek, żeby doszkalać osoby, które chcą się przyuczyć tego fachu, żeby przynajmniej były w stanie na takim ogólnym poziomie w tych finansach organizacji się odnaleźć. Nabóry wniosków potrwa do końca lutego szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 41 343 32 70. Liczy się kolejność zgłoszeń. Kilkanaście organizacji pozarządowych z województwa Świętokrzyskiego już korzysta z takiej formy wsparcia.